W tym filmie zajmiemy się rozkładaniem na czynniki wielomianów drugiego stopnia, takich jak na przykład x kwadrat dodać 10, x dodać 9. To jest przykład takiego wielomianu drugiego stopnia, czy też trójmianu kwadratowego. No i pokażę taką metodę, która polega na odgadywaniu tego rozkładu. Ona nie zawsze jest skuteczna, bo nie zawsze taki rozkład daje się odgadnąć, ale wtedy, kiedy daje się odgadnąć, to to jest bardzo szybkie. Poza tym to jest świetna... Zabawa, to jest świetny trening umysłu odgadywania takich rozkładów. No to pokażę, o co mi chodzi. No jeżeli mamy wielomian drugiego stopnia, rozłożyć na czynniki, to znaczy, że mamy go zapisać w postaci iloczynu dwóch wielomianów pierwszego stopnia, czyli w takiej postaci, ponieważ tutaj przy X kwadrat mamy współczynnik równy 1, no to będziemy mieli po prostu X dodać jakaś stała razy X dodać jakaś stała. No to teraz cały problem polega na odgadnięciu, jakie mają być te stałe A i B. No to, żeby wiadomo było, z czym to porównać, to ja wymnożę teraz to wyrażenie tutaj, czyli mnożę przez x oba składniki tej sumy w prawym nawiasie, czyli będę miał x razy x to jest x kwadrat, dodać x razy b, teraz mnożę przez A, czyli dodać A razy X i dodać A razy B. Tutaj mogę te dwa składniki dodać do siebie, trochę to uporządkować, wyciągając x przed nawias, czy też może wyciągnę x za nawias i napiszę w nawiasie sumę A. Dodać B razy X dodać A razy B. No i teraz, jeżeli to wyrażenie ma być tym samym, co to wyrażenie, to znaczy, że dziesiątka musi być równa A dodać B, a dziewiątka to musi być iloczyn A razy B, czyli dostaje taki układ równań, że A dodać B ma być równe 10, i A pomnożone przez B ma być równe 9. No to zajmijmy się może tym drugim równaniem najpierw. Widzę, że dziewiątkę mam rozłożyć na czynniki na iloczyn dwóch liczb. No to 9, jeżeli bym rozważał tylko całkowite takie rozkłady, na, na czynniki całkowite, no to dziewiątkę mogę zapisać albo jako 1 razy 9, albo jako 3 razy 3. No to sprawdźmy, który z tych, być może któryś z tych jest tym poszukiwanym rozkładem. No jak wezmę 3 razy 3 to jest 9, ale jak wezmę 3, dodać 3, to jest 6, czyli to nie jest dobry rozkład. A jak wezmę 1 razy 9, no to mam 9, a jak wezmę 1, dodać 9, to mam 10, czyli to jest właściwe rozwiązanie. Czyli to jest ten rozkład, który tutaj nas interesuje. Czyli w naszym konkretnym przypadku rozwiązaniem jest a równe 1, na przykład a b równe 9. No, równie dobrze mógłbym na odwrót nazwać te liczby, ale to nie ma żadnego znaczenia. Czyli... Ten mój trójmian kwadratowy mogę zapisać w postaci x dodać 1 razy x dodać 9. I zachęcam cię do sprawdzenia, że po wymnożeniu dostaniemy dokładnie ten trójmian kwadratowy. No a ja może teraz kolejny przykład zrobię. Weźmy sobie taki przykład. Powiedzmy, że chcę rozłożyć trójmian x kwadrat dodać 15 x dodać 50. No to znowu. 15 to ma być moja suma, a dodać b. A 50 to ma być iloczyn, a razy b. No to zastanówmy się, jak można rozłożyć na czynniki liczbę 50. No, liczba 50 to ma bardzo dużo dzielników. Tutaj może je wypiszę teraz. Czyli dla liczby 50 mamy bardzo dużo dzielników. No, dzieli się przez 1, przez 2, przez 5, przez 10, przez 25 i przez 50. No i mogę na przykład pomnożyć 1 razy 50, no ale i dostanę 50, ale 1 dodać 50, to nie będzie 15, czyli to nie jest dobre rozwiązanie. Mogę wziąć 2 dwa razy 25, to też jest 50. Ale 2 dodać 25 to nie jest 15, czyli to nie jest dobre rozwiązanie. Mogę wziąć 5 razy 10 i 5 razy 10 to jest 50, a 5 dodać 10 to jest 15, czyli to jest moje rozwiązanie. Jeżeli wezmę jako A 5, a jako B wezmę 10, no to A razy B to będzie 50, a A dodać B to będzie 15, czyli się zgadza. Czyli ten mój trumian kwadratowy mogę zapisać w postaci x dodać 5 razy x dodać 10. No i możemy sprawdzić. Właściwie to zrobię to. Wymnożę i sprawdzę, że to się zgadza. Czyli mnożę x razy x to będzie x kwadrat. Dodać x razy 10 to będzie 10x. Teraz mnożę przez 5. 5 razy x to jest 5x. I dodać 5 razy 10 dodać. 50, no to tutaj był znak równa się x kwadrat, 10x dodać 5x to jest 15x, dodać 50, widzimy, że się zgadza. Czyli odgadłem rozkład tego trójmianu kwadratowego na takie czynniki. No dobrze, zróbmy więcej takich przykładów. Im więcej przykładów, tym lepiej. Powiedzmy, nam taki wielomian, x kwadrat... Odjąć tym razem 11x dodać 24. Czyli tutaj pojawia się nam liczba ujemna. Zobaczymy, czy to będzie jakieś utrudnienie. Czyli, podobnie jak w poprzednich przykładach, to ma być moja suma tych parametrów A i B, od których tam zacząłem. Tym razem ona jest równa minus 11, a to jest iloczyn A razy B. Czyli tym razem A dodać B ma być równe minus 11. A, a razy b ma być równe 24. No więc, jeżeli mamy iloczyn dodatni dwóch liczb, to obie te liczby są albo dodatnie, albo ujemne. No ale jeżeli ich suma ma być ujemna, to znaczy, że one obie muszą być ujemne. No bo albo obie są dodatnie, albo obie są ujemne po to, żeby iloczyn był dodatni. Czyli wiemy, że a i b to będą dwie ujemne liczby. No dobrze, no to teraz zastanówmy się, jak rozłożyć 24 na iloczyn dwóch ujemnych liczb. Tak, żeby ich suma była minus 11. No, 24 to ma dużo dzielników. To ma 1, 2, dzieli się przez 3, dzieli się przez 4, dzieli się przez 6, dzieli się przez 8, dzieli się przez 12, dzieli się przez 24. I teraz zastanówmy się, która para tych dzielników ma tę własność, że, że, jako, że iloczyn daje 24 oczywiście, a żeby ich suma była 11. Czy też minus 11, jeżeli obu tym liczbą dopiszemy minusy. Bo wiemy, że oba muszą być ujemne. No to widzimy, że 3 razy 8 to jest dobry rozkład. No bo 3 razy 8 to będzie 24, a 3 dodać 8 to będzie 11. Czyli jak wezmę a równe minus 3, a b równe minus 8, no to a razy b będzie równe 24, a a dodać b będzie równe minus 11. Czyli to będzie ten poszukiwany rozkład. Mój Trójmian kwadratowy x kwadrat minus 11x plus 24 mogę zapisać jako x minus 3 razy x minus 8. No jak zwykle zachęcam Cię do wymnożenia i sprawdzenia, że to się zgadza. A ja zrobię kolejny przykład. Przykładów nigdy, nigdy za dużo. No to weźmy sobie taki przykład. x kwadrat odjąć x. Odjąć 56. No i teraz widzimy, że mamy tutaj ujemną liczbę, to to oznacza, że ten nasz iloczyn A razy B musi być ujemny. Czyli jedna z tych liczb musi być ujemna, a druga musi być dodatnia. No tutaj też mamy liczbę ujemną, konkretnie minus 1, czyli suma tych liczb musi być równa minus 1, czyli suma jest równa minus 1 a iloczyn jest równy minus 56. Jak patrzę na liczbę 56, to od razu mi się przypomina tabliczka mnożenia. Bo 56 to jest 8 razy 7. 8 razy 7 to jest 56. I to są takie dzielniki 56, taki rozkład na czynniki, w którym oba te czynniki są bardzo bliskie sobie. No zauważmy, że tutaj ta suma ma być równa minus 1. Ona jest bardzo mała co do wartości bezwzględnej. No i widzimy, że... Właśnie odgadłem właściwy rozkład, bo jeżeli wezmę minus 8, pomnożę przez 7, to dostanę rzeczywiście minus 56, a jeżeli teraz do minus 8 dodam 7, do 7, to dostanę minus 1, czyli odgadłem, że jeżeli a wezmę równe minus 8, a b wezmę równe 7, no to będę miał ten rozkład, który mnie interesuje, czyli mogę zapisać, że to jest x odjąć 8 razy x dodać. 7. No i rzeczywiście, jak minus 8 się pomnoży przez 7, to wyjdzie minus 56. Jak będę miał minus 8 razy x, dodać 7 razy x, to będzie minus 1 razy x. Czyli to jest ten szukany rozkład. No dobrze, przykładów, jak mówiłem, nigdy za wiele, zróbmy kolejny. Weźmy sobie na przykład taką funkcję. Tym razem może minus przy x kwadrat. Czyli minus x kwadrat, odjąć 5x, dodać 24. To co z tym minusem zrobić. No mogę po prostu wyciągnąć minus jedynkę przed nawias przez przed całe to wyrażenie. I wtedy w nawiasie zostanie mi x kwadrat. Tutaj muszę wszędzie zmienić znak. Dodać 5x odjąć 24, dlatego że jak to wymnożę, to tutaj wszędzie znak się zmieni na przeciwny. No i teraz mogę zająć się tym trójmianem, który mam tutaj w nawiasie i rozłożyć go dokładnie tak samo, jak robiłem poprzednio. No, i znowu widzimy, że tutaj ten współczynnik, który jest iloczynem tych naszych liczb, a razy b, jest ujemny, czyli jedna z nich będzie ujemna, a druga dodatnia. No, tutaj akurat jest dodatni, czyli mamy a dodać b musi być dodatnie, czyli widzimy, że ten ujemny to będzie b, a ten większy co do wartości bezwzględnej musi być dodatni. No to przypomnijmy sobie, jakie są rozkłady 24 na czynniki, zobaczmy, który z nich będzie dobry. Czyli 24 to jest albo 1 razy 24, no i teraz 24 muszę brać z plusem, a 1 z minusem, tak jak mówiłem. No to jak wezmę 24, odjąć 1 to będzie 23, to nie jest 5, to jest źle. No to weźmy 2 razy 12. 12 odjąć 2 to jest 10, czyli to też nie jest dobry rozkład. 3 razy 8. 8 odjąć 3 to jest 5, czyli to jest szukany rozkład. Jeżeli wezmę a równe 8, a b równe minus 3, no to a dodać b będzie równe 8 odjąć 3, czyli a dodać b to jest 8 odjąć 3, czyli dostaje, mogę, że napiszę, to jest dodać minus 3, czyli dostaje 5, no a a pomnożone przez b to jest 8 razy minus 3, czyli to jest minus 24. No i co się zgadza? Z tym, co tutaj mamy, czyli ten poszukiwany rozkład będzie miał taką postać, że to jest minus 1, tak jak było, razy x dodać 8, pomnożone przez x odjąć 3. No to zróbmy na zakończenie jeszcze jeden przykład. Weźmy sobie taki trójmian. Minus x kwadrat, znowu z minusem przy x kwadrat. Dodać 18x, odjąć 72. No to znowu wyciągnę minus jedynkę przed nawias. No i tutaj muszę zmienić wszystkie znaki, czyli przy x kwadrat będę miał plus, przy 18x minus, a tu będę miał przy 72 znowu plus. No i teraz rozłożę ten trójmian, który mam tutaj w nawiasie, tak jak robiłem poprzednio. No i tym razem ten współczynnik tutaj jest dodatni, czyli A razy B jest dodatnie. Ale ten jest ujemny. Czyli jeżeli mamy dwie liczby, które po pomnożeniu dają liczbę dodatnią, a jak się je doda, dają liczbę ujemną, oznacza, że obie muszą być ujemne. Czyli zarówno a, jak i b musi być ujemne w tym wypadku. No i szukamy teraz rozkładu 72 na czynniki. No to znowu z tabliczki mnożenia wiemy, że, że 9 razy 8 to jest 72. Wiemy, że 9 razy 8 to jest 72. No my potrzebujemy ujemnych, czyli minus 9 razy minus 8 to też jest 72. No ale sprawdźmy, czy ich suma będzie nam odpowiadała. Minus 9, dodać minus 8. No to dostajmy minus 17. Czyli to nie jest dobrze, bo my potrzebujemy mieć minus 18. To weźmy inny rozkład. Na przykład minus 6 razy minus 12, razy minus 12. To też jest 72. No, i teraz zobaczmy, jaka jest suma tych liczb, czyli minus 6 dodać minus 12, to będzie minus 18, czyli znaleźliśmy właściwe parametry a i b. Jeżeli jako a weźmiemy minus 6, a jako b weźmiemy minus 12, no, to dostaniemy ten poszukiwany rozkład. Czyli mogę napisać, że to się równa. To się równa. Minus 1, tak jak było, pomnożone przez x odjąć 6, razy x odjąć 12. No i jak zwykle zachęcam Cię do wymnożenia tego i sprawdzenia, że to się zgadza. Ok, no zrobiliśmy tutaj dużo przykładów. No i na zakończenie chciałbym powiedzieć, że ja bardzo lubię odgadywać. Te rozkłady właśnie w ten sposób. To znaczy, że zawsze jak mam dany taki trójmian kwadratowy i chcę rozłożyć go na czynniki, to próbuję ten rozkład właśnie tak odgadnąć. Oczywiście to nie zawsze się daje zrobić, bo to jest możliwe tylko wtedy, kiedy te liczby tutaj są liczbami całkowitymi, czy też wymiernymi. No, dla wymiernych to jest trochę trudniej zgadnąć, ale też się daje. No, jak one nie są wymierne, to, no to zawsze możemy liczyć del i pierwiastki, jeżeli ktoś umie to liczyć, to wie o czym mówię. Ale zawsze. Zanim to zrobimy, to warto spró spróbować ten rozkład zgadnąć. Po pierwsze, dlatego że to jest wtedy dużo szybsza metoda. Po drugie, to, bo to jest świetna zabawa i świetny trening dla naszego umysłu.